Młody Zbyszek, żołnierz oddziału Armii Krajowej, zakupuje broń zgodnie z rozkazem swojego dowódcy i ma odejść w swoje strony, ale on nie ma swoich stron. Był to koniec walki oddziału partyzanckiego, tak jak wielu oddziałów partyzanckich ze wschodu, które napływały na zachód Polski, która była zalewana przez wojska sowieckie. Zbyszek chciał dostać się do Warszawy, która walczyła, ale wojska Armii Czerwonej nie przepuszczały nikogo. Oddziały partyzanckie albo zakupywały broń, albo były wyłapywane przez NKWD. Kiedy front osiągnął Wisłę i opanował Pragę, Zbyszek jeszcze raz usiłował przedostać się do powstania. Ale nie udało mu się tego dokonać. W końcu, nie wytrzymując głodu i bezczynności, chciał dalej walczyć z Niemcami i dokończyć tą walkę. Walkę, którą rozpoczął mając 16 lat. Teraz bezdomny 19-latek zgłosił się do wojska, które zwane było wtedy berlingowcami. Przyjęto go do szkoły oficerskiej, umundurowano. Były tam setki skoszarowanych młodych ludzi, którzy chcieli iść na front. Szkolenie nie trwało długo. Rozpoczęła się zarządzona przez Moskwę ogólnopolska akcja wykańczania resztek polskiej młodej inteligencji i młodzieży o nastawieniu patriotycznym. W Warszawie ten problem rozwiązano posługując się Niemcami, którzy zlikwidowali powstanie warszawskie. Ale na innych terenach, które były opanowywane przez Sowietów, musieli oni robić to sami. Jak więc wyglądała likwidacja resztek niepodległości Polski na okupowanych przez Sowietów terytoriach? Co wtedy się działo? Jak zachowywali się również różni Polacy, którzy byli czy to aresztowani i wywiezieni na Syberię, czy to działali już wcześniej w Armii Krajowej, a którzy często musieli przejść przez okrutne traktowanie w więzieniach NKWD? To, co zrobił wspomniany wcześniej młody partyzant, czyli wstąpił do Armii Ludowej, robiono też przymusowo z różnymi młodymi ludźmi. Masowa akcja aresztowań w oddziałach cały czas trwała na okupowanych terytoriach zajętych przez wojska Związku Sowieckiego. Służby sowieckie zatem wyłapywały spośród już sformowanych czy formowanych oddziałów polskich, ale już ludowego Wojska Polskiego, ludzi, którzy na przykład mieli postawy patriotyczne, wcześniej działali w Armii Krajowej, posługując się przy tym różnymi metodami, o których jeszcze powiemy, ale były to chociażby metody inwigilacji czy różnych innych działań, wpuszczania wśród oddziały wojskowe ludzi z bezpieki, informacji wojskowej czy szkolonych przez NKWD, żeby dowiedzieć się, kto jeszcze w tych oddziałach, do których trafiali ochotnicy czy ludzie z poboru, mają nastawienie patriotyczne, nastawienie niepodległościowe, nastawienie antykomunistyczne. 7 listopada 1944 roku ciężarowe samochody dowoziły aresztowanych oficerów, podoficerów i szeregowców do poniemieckiego obozu w miejscowości Skrobów koło Lubartowa. W tym obozie Niemcy wymordowali zgromadzonych Żydów, a później więzili w nim jeńców rosyjskich. Dowożono do tego obozu ludzi, którzy byli ubrani w polskie mundury wojskowe i takie dowózki tych ludzi trwały jeszcze kilka dni. W obozie w Skrobowie po skończonych dowozach ludzi ostatecznie przetrzymywano około 460 osób. Obóz był otoczony kolczastym drutem, płotem wykonanym z desek o wysokości 3 metrów. W środku obozu były murowane poniemieckie budynki. Koszary, kuchnia obozowa, łaźnia, skład drzewa i jeden budynek, w którym mieszkało dowództwo, w którym mieszkali zarządzający obozem. Dowódca obozu major Kałasznikow, który co prawda chodził w polskim mundurze, ale był z NKWD. Major z informacji wojskowej nazwiskiem Kazakow. Budynek, w którym byli umieszczeni żołnierze, więźniowie w tym obozie, był odizolowany od reszty terenu obozu potrójnymi zasiekami z drutu kolczastego. Strażników w tym obozie było aż 900, a więc praktycznie dwa razy więcej niż samych więźniów.
Byli to żołnierze w polskich mundurach, ale przeważnie byli to Rosjanie, którzy nie znali polskiego i przedstawiciele wschodnich republik Związku Sowieckiego. Ci nie znali nawet rosyjskiego. Czasami znajdowali się tam ludzie, Polacy z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, a nawet, ale bardzo krótko, kompania, w której byli też powstańcy z Warszawy. Ale dowództwo poinformowało tych ludzi, że mają strzec obozu, w którym znajdują się zdrajcy i Volksdeutsche, więc wykrzykiwali pod adresem więźniów różne obelgi. Pewnego dnia jeden z więźniów poznał wśród straży swojego kolegę z powstania. Człowiek, który był strażnikiem, zapytał się tego jego kolegi, co tu robi. Kiedy ten więzień, dawny kolega z powstania, odpowiedział mu, to tamten zrozumiał, co się tutaj dzieje. Powiedział mu bowiem całą prawdę. Ten dawny powstaniec, strażnik w tym więzieniu, naradził się więc z innymi kolegami ze straży, z innymi żołnierzami, którzy byli strażnikami, i obiecali im pomoc. Zapewne ktoś doniósł o tych kontaktach, ponieważ nocą całą kompanię byłych powstańców warszawskich zabrano i nigdy spośród jej żołnierzy już nikogo nie widziano. Również i Zbyszek tam trafił razem z Robertem i Zygmuntem, którzy przyjechali razem i postanowili zamieszkać na jednej pryczy z szeregowcami, mimo tego, że byli pod oficerami. Dlaczego były w ogóle tworzone takie obozy? Do czego miały służyć takie miejsca? Czym kierowało się NKWD, czy podległa im rodząca się bezpieka i informacja wojskowa, która działała w ten sposób, organizując takie obozy wobec polskich żołnierzy i oficerów? Taką główną sprawą i kwestią, która była nadrzędna, jeśli chodzi o takiego rodzaju więzienia, to chodziło tutaj o likwidację młodych kadr inteligencji, jak również ludzi o nastawieniu patriotycznym, niepodległościowym, którzy byli przeciwni sowieckiej okupacji. Ale oprócz tego drugim takim ważnym zadaniem tych obozów był element paraliżu strachem. Chodziło o to, żeby wywołać efekt psychologiczny, żeby ludzie, żołnierze, którzy pozostali w takich oddziałach, byli sparaliżowani strachem, żeby to działało na nich w ten sposób, żeby byli posłuszni nowej władzy, żeby byli posłuszni komunistom. Ile osób przywożono do takich więzień i obozów jak w Skrobowie? Z różnych jednostek wojskowych, ze znanych dokumentów wynika, że przewożono około 10% stanu, a więc te 10% to byli ci ludzie nastawieni patriotycznie, ten element, który był niepożądany. Wynikałoby to między innymi z tego, że z 6 pułku z Lublina ze szkoły politycznej liczącej 700 osób przywieziono do obozu w Skrobowie 70 ludzi, a z 1 dywizjonu lotnictwa, który liczył 420 osób, wywieziono do Skrobowa 42 żołnierzy. Między innymi wśród nich był szef dywizjonu starszy sierżant Wałkuski. Dowódcą dywizjonu był kapitan pilot-obserwator Bendrowski, a jego zastępca kapitan Berger osobiście z pistoletem w ręku wyprowadzał 42 aresztowanych, by ich przekazać 12 automatczykom. Przed tymi aresztowaniami w dywizjonie dało się zauważyć obecność kapusiów i nie do końca zakamuflowana była działalność też informacji wojskowej, jak również sowieckich przełożonych tych ludzi. Pojawiła się tam młoda dziewczyna, która nazywała się Ina Karczewska. Była ona kochanką jednego z wojskowych Rosjan i narzeczoną oficera z nazwiskiem Piuro, który stał się generałem Ludowego Wojska Polskiego. Była ona szlachcianką, córką ziemianina z Białostockiego. Kiedy Armia Czerwona w 1939 zajęła tereny Polski, to została wywieziona na Syberię. Kiedy w Związku Sowieckim została utworzona Armia Andersa, to ta dziewczyna i jej ojciec wstąpili do tej armii. Matka została na Syberii. Jednak przed przejściem do Iranu Ina zachorowała na tyfus i została w sowieckim szpitalu, a stamtąd przewieziono ją do więzienia.
W nieznanych okolicznościach rozpoczęła się wtedy jej współpraca z NKWD. Kiedy pojawiła się w dywizjonie lotniczym, to już była zaufaną funkcjonariuszką informacji wojskowej. Jej rodzina, kiedy dowiedziała się o jej zdradzie, zerwała z nią wszelkie kontakty. Pewien podoficer dywizjonu, który trafił do więzienia w Skrobowie, radziła potajemnie, żeby zostawił lotnictwo, żeby przyszedł do nich, czyli do informacji wojskowej, że tutaj będzie miał ordery, że będzie miał lepiej. Ten podchorąży odmówił i znalazł się niedługo potem w więzieniu w Skrobowie. Na terenie tego dywizjonu podrzucano różnych agentów NKWD, Polaków w cudzysłowie, którzy nawet nie mówili dobrze po polsku. Być może NKWD jeszcze nie zdążyła zwerbować ludzi, którzy mogliby w sposób płynny mówić językiem polskim, więc posługiwano się tymi, którzy byli dostępni. Ludzie, którzy byli przewożeni do tego obozu, byli aresztowani, przewożeni tam bez żadnych zarzutów, bez żadnych oskarżeń, bez wyjaśnień, bez przesłuchań. Praktycznie wszyscy byli w mundurach wojskowych. Czasami niektórzy byli oczywiście oskarżani o jakieś przestępstwa, które były wymyślone. Pewnego człowieka oskarżano, że był partyzantem, ale to jakiś konkurent do miejsca w szkole wojskowej, w której był, podrzucił mu kartkę. Na tej kartce były jakieś cyfry i zawiadomił informację o rzekomym szpiegu. Czyli nawet w taki sposób ludzie potrafili wtedy działać, żeby pozbyć się swoich konkurentów, na przykład do miejsca w szkole wojskowej. NKWD go przesłuchiwało, był bity, strzelano mu koło głowy. On cały czas utrzymywał, że to ten kolega go tak wrobił, że mu coś podrzucił, jakąś kartkę, ale być może była to też prowokacja władz, a nie tylko inicjatywa tego jego kolegi. W więzieniu w Skrobowie znaleźli się też przedstawiciele przedwojennej kadry oficerskiej, między innymi dosyć wiekowy już podpułkownik, różni partyzanci z Armii Krajowej, był dowódca oddziału AK z Lubelskiego, pseudonim Małe. Było też w Skrobowie, w tym obozie, 12 skoczków spadochronowych z armii Berlinga. Co ciekawe, oni byli wyszkoleni na spadochroniarzy i zostali zrzuceni na tyły niemieckie w okolicy Stalowej Woli i nawet nie wiedzieli, dlaczego się znaleźli w tym więzieniu, na czym miało polegać ich winy. Wykonali zadania wojskowe zgodnie z rozkazem, nie mogli zrozumieć, co się stało, nie mogli przypomnieć sobie albo nie mogli postawić sobie jakichś zarzutów czy wykroczeń, za które rzekomo mieliby tutaj trafić. W obozie oczywiście byli donosiciele, szybko więźniowie ich rozszyfrowali i już wiedzieli, z kim nie utrzymywać kontaktów. Niektórzy z takich donosicieli byli żołnierzami Armii Krajowej. Prawdopodobnie przeszli wcześniej przez przesłuchania w NKWD i musieli, żeby uratować swoje własne życie, zdradzić. Co ciekawe, napływ ludzi, byłych żołnierzy Armii Krajowej do Ludowego Wojska Polskiego był wtedy, czyli przełom 44-45 roku, dość duży. Żołnierze Armii Krajowej, którym udało się uniknąć wywózek do łagrów, czy tych, których ominęło więzienie, którzy zdołali opuścić lasy i nie zostali aresztowani przez Sowietów, szli do wojska ochotniczo lub z poboru i nie ujawniali przeważnie swojej partyzanckiej przeszłości. Dowódcy oddziałów Armii Krajowej często rozpuszczali podległe sobie oddziały. Szczególnie, że obławy były coraz bardziej szczelne, wyłapywano tych partyzantów, a próba przyjścia jeszcze wtedy, kiedy powstanie warszawskie trwało z pomocą w Warszawie, było praktycznie niemożliwe. Były takie próby uniemożliwiane przez sowieckie wojsko i sowiecką policję. Na przykład w pierwszej połowie sierpnia 1944 roku oddziały AK zgrupowały się w okolicach Dęblina, a w lipcu była koncentracja oddziałów Armii Krajowej pod Chodlem. Tam znalazło się podobno około 14 tysięcy ludzi, m.in. oddziały dowodzone przez żołnierzy o pseudonimach Turnus, Zagończyk, Mały czy Argil.
Oczywiście wojska sowieckie nie przepuściły ich i ostrzeliwały zmasowanym ogniem takie oddziały, które próbowały przeprawić się przez Wisłę. I jeden z tych dowódców o pseudonimie Turnus, kiedy zobaczył, że przebicie się do Warszawy nie jest możliwe, polecił swoim żołnierzom rozejść się i zakończyć bez dodatkowych strat swoją służbę w Armii Krajowej, swoją działalność w partyzantce. Major obozu, dowódca tego obozu, który był z NKWD, ale chodził w polskim mundurze, uchodził wśród więźniów za nie najgorszego człowieka. Bardzo dużo tych młodych żołnierzy pytało go, za co tutaj siedzą. Odpowiadał, że ten, kto się okaże niewinny, wróci do armii. Byli również tacy ludzie, którzy domagali się wypuszczenia, pisali raporty, pisali podania o przeniesienia do karnej kompanii, żeby tylko wyjść z tego więzienia i trafić na front. Oczywiście takie podania były skazane na odrzucenie albo nawet nie były rozpatrywane. Ten major, dowódca obozu, czasami nawet zaczął się zwierzać tym więźniom. Mówił, że był 12 lat na Syberii jako więzień, zanim trafił do NKWD, a nawet raz powiedział, że dziś jestem naczelnikiem, a jutro mogę być jednym z was. Więźniowie tego obozu wspominali później o pewnym zdarzeniu, że widzieli angielskie czy amerykańskie ciężarówki i to dodało im otuchy. Być może ta informacja byłaby dosyć fantastyczna, gdyby nie to, że ci młodzi żołnierze widzieli, jak te samochody zatrzymały się w sąsiedztwie tego obozu, blisko drutów, które okalały obóz, pod pozorem naprawy silnika, a wtedy spod plandeki wychyliła się kamera i filmowała ten obóz przez pewien czas. Było to w czasie, kiedy jeszcze nie było wysokiego płotu z tych desek postawionego na 3 metry. Być może służby zachodnie, amerykańskie czy angielskie już zdobywały informacje, co się tutaj dzieje po stronie sowieckiej. W grudniu 1944 roku była niespodziewana wizyta w obozie samego generała Zawadzkiego, Popławskiego i jeszcze jednego generała tej samej rangi. Zawadzki, odwiedzając izbę sierżantów, odezwał się do nich ku zdumieniu ludzi po rosyjsku. Powiedział, że wy tutaj żyjecie jak w kurorcie. Na sali majorów natomiast spotkał swojego byłego adiutanta i generał Zawadzki spytał, co tu robisz, już po polsku. Adiutant spytał generała Zawadzkiego, to ja was pytam, co tu robię. Po tym incydencie generałowie nie odwiedzili już sali podpułkowników, natomiast zabrali ze sobą tego majora i odjechali. Ciekawą też Sowieci zastosowali taktykę, żeby cały gniew skupić na kucharzu obozowym i to była sprawdzona praktyka. I on rzeczywiście przydzielał porcje bardzo małe i cały gniew tych pokrzywdzonych więźniów skupiał się na tym kucharzu. To było takie zagranie psychologiczne. I to był dla nich wróg numer jeden, no bo nie przydzielał dużo jedzenia. Ci więźniowie byli głodni, więc to na nim skupiał się ten główny gniew, czy ten kucharz stawiał się dla wielu tych więźniów wrogiem numer jeden. Władze obozu, Sowieci w ten sposób starały się utrwalić ten obraz, czy tą sytuację, albo jeszcze bardziej ją spotęgować. No bo jak kucharz jest wrogiem numer jeden, no to już nie kto inny. Ciekawa była sytuacja, która dotyczyła utrwalania tej sytuacji, pokazywania tym więźniom, że to ten kucharz jest głównym ich wrogiem. To było oczywiście wyreżyserowane wcześniej, ale był tam pewien porucznik, znalazł się w tym obozie jako strażnik, nadzorca budowy pewnego baraku. Był to Sybirak, który był potomkiem powstańca styczniowego, czym się chlubił. Ten powstaniec styczniowy był zesłańcem na Syberię. On całkiem dobrze mówił po polsku i niektórzy więźniowie zwrócili się do niego, żeby uzyskał od majora Kałasznikowa wyżywienie dla pracujących z kuchni wojskowej. I ten porucznik sowiecki zwrócił się z prośbą do komendanta obozu. On wyraził na to zgodę, o czym więźniów powiadomiono, ale kucharz zgłosił sprzeciw i zażądał od komendanta polecenia na piśmie. I oczywiście ta wiadomość przedostała się do wszystkich więźniów.
Na pewno taki sprzeciw z uwagi na hierarchię, kucharz, a dowódca całego obozu, to wiadomo, jakby się skończyła w normalnych warunkach, ale to było wszystko wyreżyserowane na pokaz. Dowódca obozu, Kałasznikow, wydał polecenie na piśmie, ale kucharz znowu zwiększa żądania, mówi, żeby komendant wręczył mu ten rozkaz osobiście. Więc Kałasznikow wyruszył na spotkanie z kucharzem, gdzie w obecności wielu więźniów urządził temu kucharzowi hałaśliwą awanturę. Wymyślał mu tam od Żydów, od parszywców i tym podobne. No i oczywiście już wtedy nie było wątpliwości w oczach tych więźniów, kto jest dobry, kto jest zły. Kto jest tym człowiekiem, który okazuje więźniom życzliwość, który jest dobry dla nich, a kto jest tym wrogiem. Zarząd obozu to są ci dobrzy, a ten kucharz to jest wróg, na którym trzeba się wyżywać i na którego trzeba kierować wszystkie swoje życiowe niepowodzenia, swój cały gniew. Trzeba kierować w stronę tego złego kucharza, który nie chciał dać większych porcji jedzenia dla więźniów. Po pewnym czasie zaczęły jednak pojawiać się wiadomości, że więźniowie mają być przewiezieni na Kołymę albo do Wiaźmy. Zaczęły się więc potajemne narady. Dyskutowano plany zbiorowej ucieczki. Ta zbiorowa ucieczka się odbyła. Udało się im uciec też obławie. Ludzie ci z tego obozu dołączyli później do oddziału Orlika. Jak wiemy, ten oddział został później przez oddziały UB zlikwidowany, jak również dowódca jego zabity. Zbyszek również podczas jednej z akcji poległ, trafiony w brzuch serią z karabinu. Jego matka, która przeżyła go kilkanaście lat, jeszcze przez parę lat po wojnie była wzywana na UB w celu przesłuchań, co z synem się stało, ponieważ został pochowany pod fałszywym nazwiskiem. Ubecy jeszcze dalej myśleli, że jest dla nich zagrożeniem. Ale jeszcze wcześniej ludzie, którzy uciekli ze Skrobowa, wiedzieli, że ich obawy przed wywiezieniem do łagrów były słuszne. Wszyscy zgromadzeni tam zostali przetransportowani do łagrów na Syberii. Podobno ktoś po latach z tego więzienia ze Skrobowa wrócił do kraju. Ale większość została tam już na zawsze. Tym, którzy przeżyli działalność w grupie Orlika i po jej likwidacji udało się też ocaleć, po części usłuchali namów do ujawniania się, które to namowy kierowały komunistyczne władze, co miało rzekomo gwarantować im bezpieczeństwo. Ludzie, którzy wtedy się ujawnili, wzięli udział kolejnej odsłonie zagłady ludzi, którzy byli nastawieni niepodległościowo i antysowiecko. Tych, którzy się ujawnili, aresztowano, stawiano przed sądami wojskowymi, skazywano często na śmierć. Ci, których nie wykończono wyrokami sądowymi, likwidowano ich za pomocą skrytobójczych zamachów. Tylko niewielu osobom udało się przetrwać ten etap eksterminacji. Nawet ci, którzy dotrwali do 1956 roku i w okresie postalinowskiej odwilży wyszli z więzień, nie byli już tymi samymi ludźmi. Często wychodzili zza krat ze zrujnowanym zdrowiem, nieraz umierali przedwcześnie. Tak stało się m.in. z Zygmuntem, przyjacielem Zbyszka i Roberta, którzy siedzieli we wspomnianym obozie, do którego trafiali ludzie o patriotycznym i niepodległościowym nastawieniu. Mimo, że miał status ujawnionego, był również sądzony, skazany na śmierć. Przeżył, ale w latach 70. zmarł na serce, mając niespełna 50 lat. Jeszcze wcześniej, w 1947 roku, niszczono wręcz całe wsie czy osady związane z partyzantką Połakowską. W ten sposób służby bezpieczeństwa komunistyczne spaliły miasteczko Wąwolnica pod Nałęczowem. Podpalano je nocą, jednocześnie ze wszystkich stron. Dlaczego takie bestialstwo zastosowano? Ponieważ właśnie stamtąd bardzo dużo pochodziło i rekrutowało się wielu żołnierzy Armii Krajowej.
We wspomnieniach tych ludzi i tego człowieka, który to spisał, który przeżył te straszne wydarzenia, oprócz nieugiętej postawy, nie brak wielu odcieni szarości, czerni, a wręcz zwykłej podłości. W tych wspomnieniach widać, jak był miażdżony ruch Polski podziemnej, Armii Krajowej, ludzi, którzy wierzyli, że po wojnie, po II wojnie światowej, Polska będzie suwerenna i niepodległa. Ale miażdżony był wtedy nie tylko ruch wojskowy, ale wręcz całe społeczeństwo. Narzucono wtedy przemocą obcy system władzy i obcy system wartości. Wiele z tych wydarzeń, wielu z tych ludzi, którzy wtedy żyli, którzy przeżyli te wszystkie budzące grozę chwile i dni, dzisiaj są już zapomnieni. Warto, żeby pamiętać, że istniały takie obozy, jak chociażby w Skrobowie i w jaki sposób Sowieci likwidowali opór ludzi, których uważali za swoich wrogów. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Dziękuję za subskrybowanie tego kanału, do czego też zachęcam. Zapraszam do komentowania. Poproszę o komentarze, jak zawsze, kulturalne, bez przekleństw i odnoszące się do tematu tego odcinka. Kanał można również wspierać poprzez Patronite, jak również poprzez portal Buy-Kafi, gdzie wsparcie można okazywać jednorazowo i bez rejestracji. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.